Jakie jest wasze idealne miasto? Nie wiem. Pewnie każdy poda jakiś inny typ, ale gdybyśmy to pytanie zadali komuś na przełomie XVI i XVII wieku, to na pewno odpowiedziałby... Szpinak! To na pewno odpowiedziałby Zamość. Głównie dlatego, że Stare Miasto jest tak symetrycznie zbudowane, że Zamość nazywa się miastem idealnym. Wszystko jest w idealnej, renesansowej harmonii. Chcecie wiedzieć więcej? Jeszcze jak? Zapraszamy na film Zamość. Rosyjski pisarz Witalij Seroklinow pomógł uczennicy w napisaniu wypracowania na temat jego opowiadania. Dostała trójkę. W uzasadnieniu nauczycielka napisała, że autor nie to miał na myśli. Niech mi nikt nie mówi, że nigdy wam się taka sytuacja nie zdarzyła. Zawsze przy interpretacji jakiegoś poematu Mickiewicza czy innego Gałczyńskiego pada pytanie, a co symbolizuje Zamek Choreszków? Wiecie co, poloniści? Ja wam powiem, autor nic nie miał na myśli. Pisał książkę z nudów. I jak ja kiedyś swoją książkę w końcu wydam, to na okładce będzie napis autor nic nie miał na myśli, proszę mi tutaj nic nie analizować. Jeszcze mój podpis. No, pan Michał najwyraźniej trochę pokombinował z dzisiejszym pytaniem. Uwaga. Skąd pochodził architekt, który zaprojektował Zamojską katedrę? A. Z Mediolanu. O. Z Padwy. Czy B. Z Wenecji. Podpowiedź. To miasto w obecnych Włoszech. Poprawna odpowiedź na końcu odcinka. W Zamościu na powierzchni 30 i 34 km kwadratowego mieszka 63,5 tysiąca osób. Gęstość zaludnienia wynosi 2090,9 osoby na kilometr kwadratowy, a wysokość nad poziomem morza to gdzieś około 212 metrów. Zamość leży we wschodniej części Polski, geograficznie na Wyżynie Lubelskiej, a dokładniej na Padole Zamojskim. Historycznie na dawnej Rusi Czerwonej w ziemi chełmskiej, nie mylić z Chełmińską, to nie Kujawy, administracyjnie w województwie lubelskim i powiecie zamojskim. Historię miasta zaczynamy dzisiaj wyjątkowo późno, bo dopiero w XVI wieku. Ktoś zapyta, ale czemu tak późno? Wcześniej na terenie Zamościa było mniej więcej tyle, co w głowie przeciętnego patusa klasowego. Dobra, to co się stało w tym XVI wieku? Był gość, który nazywał się Jan Zamojski, hetman wielki koronny i kanclerz. Postanowił w drugiej połowie XVI stulecia od tak sobie z nudów założyć nowe miasto. Istnieją nawet takie teorie spiskowe, że jego nazwa miała mieć coś wspólnego z nazwiskiem założyciela. Pan Jan ściągnął sobie osadników i zaczął budować od zera. On to chociaż miał jakiś plan, a nie tak jak my na YouTubie. Zaczęli wszystko budować w 1579, a w kolejnym roku wystawiono dokument lokacyjny Zamościa. Na początku był taki plan, żeby to miasto było idealne według renesansowych standardów. Ówcześni architekci byli chrzanionymi perfekcjonistami i wszystko musiało być jednakowej długości, wysokości, grubości. Każda jedna cegiełka musiała się idealnie wpasowywać w całość. Od razu z miasta zrobili też twierdzę. Dosyć szybko się uwinęli jak na budowę całego miasta, bo już w 1589 Zamość stał się stolicą ordynacji zamojskiej, czyli jednej z pierwszych ordynacji magnackich w Polsce. W 1594 założono Akademię Zamojską, czyli jedną z najlepszych wtedy szkół w Polsce. W tym miejscu mamy pewne odstępstwo od reguły dobrze nam znanej z poprzednich odcinków. Wojny ze Szwecją i Kozakami z XVII wieku Zamościa w żadnym stopniu nie dotykały. Wielu próbowało zdobyć miasto, ale nikomu się to nie udało. Między innymi dzięki temu renesansowy układ miasta jest dzisiaj jednym z najlepiej zachowanych na świecie. Dopiero w czasie III wojny północnej, na początku XVIII wieku, sztuki zajęcia Zamościa dokonały wojska saskie i szwedzkie. Miasto jeszcze wróciło w ręce Polski i przeprowadzono reformę Akademii, która jednak niewiele dała, bo po pierwszym rozbiorze Polski została zamknięta. Pod zaborami w 1809 Zamość przeszedł pod władzę Księstwa Warszawskiego, potem Królestwa Polskiego. W 1821 polski rząd odkupił miasto i zmodernizował twierdzę. Bardzo się to przydało w czasie powstania listopadowego, bo ona właśnie skapitulowała jako ostatnia. Potem już uznano, że nie ona, to już nikomu nie będzie potrzebna i ją skasowano. Dało to początek rozrostowi miasta, coś za coś. Linie kolejowe okresu rewolucji przemysłowej dotarły do Zamościa wyjątkowo późno, bo dopiero w 1916, kiedy trwała już Wielka Wojna. Wtedy Polska odzyskała niepodległość, Zamość wrócił w jej granice, ale nie wszystkim się to podobało. Doszło do rewolty prokomunistycznej, która została stłumiona przez wojska polskie pod dowództwem majora Leopolda Kuli.
Trochę gorzej było w sierpniu 1920, kiedy bolszewicy nacierali na zachód jak oni i chcieli miasto przejąć razem z wieloma innymi, ale myślę, że znamy przebieg Bitwy Warszawskiej, inaczej cudu nad Wisłą, którego setną rocznicę obchodziliśmy w tym roku. W dwudziestoleciu międzywojennym dla Zamościa nastąpił kolejny renesans. Miasto się rozrastało i powstało dużo instytucji kulturalnych. Ten wzór chyba jest dosyć stały. Utworzono tam również 9 Pułk Piechoty Legionów i między innymi dlatego Zamość odwiedził Józef Piłsudski. 9 i 12 września 1939 niemieckie lotnictwo zbombardowało Zamość i widzicie, jak nie Szwedzi w XVII wieku, to Niemcy w XX. Potem przyszli Rosjanie, ale szybko na nowo Niemcy. Na rotundzie zamojskiej utworzono obóz zagłady, gdzie zginęło w sumie 8 tysięcy ludzi. Do miasta Rosjanie wkroczyli ponownie w lipcu 1944. Po wojnie w 1946 Zamość został odznaczony orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. W 1992 Stare Miasto w Zamościu wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Cały Zamość sam w sobie jest zabytkiem. Stare Miasto jest zbudowane idealnie jak ten strzał Marcina Cebuli. Wielki rynek ma wymiary 100 na 100 metrów. Perfekcjoniści się nie przypieprzą, ni jucha. Przy placu znajduje się ratusz, symbol miasta. Wieża ratuszowa góruje 52 metry nad płytą. Co roku w czerwcu i lipcu pod ratuszem odbywa się zamojskie lato teatralne. Pierwszym obiektem, jaki zaczęto budować przy założeniu miasta, był Pałac Zamojskich. Był rezydencją rodziny założyciela miasta, jak być może niektórzy domyślili się po nazwie. Akurat ten pałac przeżył kilka przebudowań, więc wyjątkowo nie jest aż tak idealny. Przed pałacem znajduje się pomnik Jana Zamojskiego. Pod koniec XVI wieku w mieście powstał arsenał, gdzie pierwszy właściciel i założyciel miasta gromadził swoje trofea. W XVII wieku przeniesiono go w inne miejsce na Starym Mieście. Ten budynek trochę ucierpiał w wojnach, kiedy to jeszcze nikt nie dał rady zdobyć miasta. Przy okazji modernizacji twierdzy rozbudowano i arsenał. Potem mieściła się tam szkoła i warsztat, a w 1984 powstało Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Również pan Jan ufundował renesansową katedrę pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i świętego Tomasza Apostoła. Początkowo była kolegiatą podlegającą biskupowi z Chełma. Była przebudowywana w czasie zaborów, bo ktoś stwierdził, że jak już modernizują twierdzę, to wyremontują całe miasto. W kościele znajduje się wiele dzieł sztuki. Katedrą jest od 1992, kiedy erygowano diecezję zamojsko-lubaczowską. Od początku swojego istnienia miasto było bardzo ufortyfikowane. Twierdza Zamość była za swoich czasów jedną z największych i najważniejszych w Rzeczypospolitej. Może dlatego, że obejmowała całe miasto. Główną rolę pełniła podczas wojen w pierwszej połowie XIX wieku. Zaczęła się staczać po powstaniu listopadowym. Powstańcy chcieli ją wykorzystać podczas powstania w 1863, ale te plany legły w gruzach. Jednym z elementów twierdzy jest rotunda, która powstała dopiero w XIX wieku i miała bronić miasta od południa. Do dzisiaj zdołała przetrwać w lepszym stanie niż białowieża rozporządzenia Szyszki. W czasie II wojny światowej właśnie w niej mieścił się obóz zagłady, gdzie zginęło 8 tysięcy Polaków, Żydów, Rosjan i wiele innych narodowości. Miejsce to upamiętniono jako pomnik męczeństwa zamojszczyzny. Mam wrażenie, że dzisiaj ten film wyszedł wyjątkowo krótko. Może dlatego, że Zamość jest tak idealny i nic nie jest zagmatwane? No nie wiem. Dziękujemy Wam bardzo za tę chwilę swojego życia. Zachęcamy do kliknięcia łapki w górę dla zasięgu i subskrybowania kanału. Nie, no na tę chwilę jeszcze 3 subów brakuje, no ale to szybko dosyć idzie, więc... A pan Michał was dzisiaj zrobił wiucha. Bo... Okrutnik, no. Bo poprawną odpowiedzią jest zarazem O i B, bo nie wiadomo, gdzie się urodził Bernardo Morando. Albo w Padwie, albo w Wenecji, a zmarł w Zamościu. Okej, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.